Od czerwca 2022 roku w programie ABC Obiekt dostępna jest analiza strefy przysłupowej, popularnie zwana wytrzymałością na przebicie. W jaki sposób do niej możemy ją wykorzystać? No, model jest zmieszany, więc musimy ograniczyć go do powłok. Teraz musimy wybrać poziomy fragment modelu, ponieważ przebicie jest analizowane tylko dla takich miejsc. Jest tu kilka poziomych i dlatego też musimy wybrać jedną z nich. Na tej płaszczyźnie są tylko pręty, nie mamy żadnych innych obciążeń. Wybierając opcję słup, otrzymujemy, proszę Państwa, obraz prętów, które dochodzą do tej poziomej płaszczyzny i do tego są do niej prostopadłe. Też jest drugi warunek. Mamy teraz wybrać pręt wymiarowania do przebicia. Wybieramy najpierw węzeł leżący na płaszczyźnie przebicia, a dopiero potem drugi. No i teraz, jeżeli weźmiemy i skorygujemy kontur przebicia, to mamy jakieś strzemiona. Możemy jeszcze dodatkowo, proszę Państwa, uwzględnić wpływ otworów. Obliczamy strzemiona. No i przechodzimy do następnego słupa. W tym miejscu program pokazuje nam plakietkę z liczbą strzemion, która jest potrzebna, a następny słup pokazuje się z wartością kolejną, jeżeli co do wielkości. No i wybieramy sobie znowuż to miejsce i postępujemy identycznie jak w tamtym miejscu. Proszę Państwa, przejdźmy teraz na inną płaszczyznę, wykorzystując wcześniej zdefiniowaną fragment. Na tym fragmencie, jak Państwo widzą, nie ma aż pytania o poziomy fragment, bo to jest zdefiniowany inaczej. Mamy siły skupione na płycie. Siły skupione mogą być w różnych schematach. Bierze się to z tego, że możemy mieć siły pochodzące od obciążeń stałych i od obciążeń zmiennych, które musimy inaczej potraktować w przypadku analizy obwiedniowej. No i teraz, proszę Państwa, wybieramy miejsce. Tym razem nie mamy możliwości zmiany obciążenia. Obciążenie jest zdeterminowane, ale możemy zrobić całą resztę analizy, chociażby na przykład wprowadzić korektę związaną z otworami. No i tak, proszę Państwa, wygląda przebicie w tej chwili w programie ABC Obiekt.